Samo pojęcie realizm jest pojęciem dość wieloznacznym i w szerokim rozumieniu tego słowa. Dotyczy ono właściwie wszelkich artystycznych prób dążenia do odwzorowania rzeczywistości. Jednak jest to jednocześnie termin zobowiązujący, bo słowo realizm pochodzi od łacińskiego realis, a realis to znaczy prawdziwy. Czyli słowo realizm jest zarazem pytaniem o prawdę. I właściwie już arystotelesowskie mimesis, które definiowało relację sztuki do rzeczywistości, nie oznaczało zwykłego odwzorowania tej rzeczywistości, ale pewną jej interpretację. I jak pisał Stagiryta, oglądane w świecie realnym i na obrazie zdarzenie czy przedmiot może wywoływać przeciwstawne reakcje. I pisze, są przecież takie rzeczy, jak na przykład wygląd najbardziej nieprzyjemnych zwierząt czy trupów, na które patrzymy z uczuciem przykrości. Z przyjemnością natomiast oglądamy je, ich szczególnie wierne, wykonane podobizny. I właśnie ta triada, platońska triada piękno, prawda, dobro plus arystotelesowskie mimesis jest taką formą poszukiwania tego, co autentyczne w sztuce. Wystawa Realizm Dwa Spojrzenia pokazuje dwie drogi dochodzenia do tej prawdy w sztuce. Pierwsze spojrzenie jest to taka hiperrealistyczna iluzja, a drugie realistyczna metafora. Trudno tak precyzyjnie oddzielić te prace i podzielić je na dwie grupy, że na pierwszym piętrze jest tylko iluzja, hiperrealizm, na drugim metafora. One w jakiś sposób się przeplatają w poszczególnych pracach artystów. Przeplata się i metafora, i iluzja, one się wzajemnie uzupełniają. Jednak to pierwsze spojrzenie skupione jest jakby na powierzchni samego przedmiotu, samej rzeczywistości, tego świata realnego. Niekiedy jest taką reporterską relacją tego, co widzimy. I samo naśladowanie okazuje się jednak takim czynnikiem porządkującym rzeczywistość, ten świat, w którym żyjemy, a jednocześnie pozwala na rozpoznanie przez widza właśnie siebie samego też w tym obrazie. Spojrzenie drugie skupione jest już nie tylko na powierzchni obrazu, ale zwraca uwagę, szuka tego, co zakryte w rzeczywistości. I tu już nie chodzi o dorównanie w jakiejś fotograficznym odwzorowaniu, ale poprzez studiowanie detalu o zrozumienie porządku rzeczy.
Thank you.